Otylia Jędrzejczak w roli nauczycielki WF, a właściwie autorki projektu, w ramach którego odwiedza szkoły w całym kraju, by z mistrzyniami polskiego sportu prowadzić przez 45 minut zajęcia sportowe. Taki WF odbył się właśnie w 4. liceum ogólnokształcącym w Katowicach. To jest grupa wiekowa, czyli 7-8 klasy i szkoła ponadpodstawowa. To jest grupa wiekowa, która najczęściej rezygnuje z lekcji WF-u w okresie menstruacji. Więc my chcemy pokazać to, że to jest bardzo ważne, ale w ogóle z uczęszczania do szkoły w tym okresie rezygnują. Więc chcemy pokazać, jak bardzo ważne jest jednak to, ta społeczność, jak bardzo ważne jest to, żeby siebie nawzajem wspierać. Dziewczyny w tej grupie wiekowej też często siebie nie wspierają, a właśnie odwrotnie powinno być. Powinniśmy siebie właśnie bardzo wspierać w dążeniu do swoich marzeń, nie hejtować, więc te tematy też są poruszane przez nas. Do projektu od kilku edycji zgłaszają się szkoły z całej Polski, jednak Katowice mają to szczęście, że jako miasto lekcje z mistrzyniami odbyły po raz drugi z rzędu. Dużo dziewczyn na przykład u nas nie ma zwolnień z WF-u, wręcz chętnie też ćwiczą. Ćwiczą sami. Przede wszystkim fitness jest bardzo. Widzę taki popularny pilates i dziewczyny chcą i tańce, tak? To jest taki ruch, który jest potrzebny dziewczynom przede wszystkim i korzystają z tego. Po pandemii każdy jest, że tak powiem, spragniony tego ruchu, spragniony bycia z innymi ludźmi. I ta młodzież, która tak licznie przybyła, którą widać dzisiaj na tych trybunach, te dzieciaki, widać, że one się cieszą, że one tym żyją, że już się nie mogą doczekać. W zajęciach wzięło już udział ponad 20 szkół z Katowic i okolic, co łącznie dało blisko 300 trenujących z mistrzyniami uczniów. Otylii Jędrzejczak towarzyszyły olimpijki i medalistki Justyna Święty-Ersetic, Agnieszka Kolbuz-Zawojska oraz Natalia Czerwonka. Wspólny trening poprowadziła popularna instruktorka fitness Katrin Karbo. Fajnie, dużo ludzi, trochę tłok, więc tak nie w porządku. Ale tak to spoko. Lekcja z gwiazdami, więc warto chyba spotkać takie mistrzynie. Odczucia bardzo fajnie, myślę, że to jest bardzo dobre doświadczenie, więc warto przyjechać. Myślę, że dowiedzieć się czegoś nowego, jak to wygląda z takiej strony od dziewczyn. Po każdej takiej przeprowadzonej lekcji szkoła otrzymuje sportowe akcesoria, które potem mają służyć rozwojowi aktywności fizycznej.